Dzień dobry, witam serdecznie. Jeszcze z Dammam w Arabii Saudyjskiej 12 października 2022 roku. 530 lat temu Kolumb odkrywa Amerykę. No, 12 października. Dla niektórych bardzo ważna data. Ja jestem w każdym razie jeszcze w Arabii Saudyjskiej i dzisiaj wyjeżdżam do Bahrajnu. Wreszcie po trzech nocach w autobusie prześpię się w hoteliku. Zapłacę za nocleg, bo już go zarezerwowałem, $30, bo najbliższą noc spędzam właśnie w Manamie w Bahrajnie. Jak się tam dostaję? Otóż właśnie z terminalu autobusowego Sabtco wyruszam autobusem o godzinie 8 rano, 10:37 jestem na miejscu według rozkładu, taka dziwna godzina. Wizę załatwiam na granicę, kosztuje 5 dinarów bahrańskich. Czy to jest dużo? No, 5 razy 13 zł, czyli 65 zł. Czy to oznacza, że dinar bahrański jest silną walutą? Nie, po prostu jest trochę tak sztucznie wypompowany do góry. Jest to jedna z bardziej wartościowych, nazwijmy to, walut, jeżeli chodzi o tą nominalną wartość. Natomiast jeszcze dinar kuwejski jest chyba bardziej, bo chyba 15% jest wyżej w stosunku do dinara bahrańskiego. A więc 5 dinarów bahrańskich kosztuje wiza na granicy. Można załatwić ją online, z tym, że online kosztuje 9 dinarów, a więc jest prawie 100% droższa. Plan jest taki, dojeżdżam do Manamy, troszeczkę pochodzę i idę wreszcie się troszeczkę przespać w łóżku, bo czuję już trudy trochę tej podróży. A później, jak sobie odpocznę, znowu pochodzę po Manamie, stolicy Bahrajnu. No i śniadanko, kawka, chlebek i to, co tutaj widać, często jak się nie wie, co zamówić, to trzeba przejść po stołach, zobaczyć, co miejscowi jedzą i wtedy to zamówić, szczególnie jak nie można się dogadać po angielsku, a tutaj w niektórych miejscach jest naprawdę ciężko dogadać się po angielsku. 9 riali, czyli jakieś niecałe 11 zł. Bardzo fajne, smaczne. Jestem już przy dworcu, tutaj przy dworcu są kierowcy samochodów i mogą oczywiście zawieźć za pieniądze do poszczególnych miejsc. Za Bahrajn mi tutaj krzyczeli za 300 tych riali, co jest sporo ceną, dlatego że ja za autobus płacę 95 riali w jedną stronę, czyli to jest jakieś 125 zł. No i jest dworzec. Pan kierowca zaprasza. Szukran. No to ruszamy do Bahrajnu. 75 km jazdy, no ale 2,5 godziny według rozkładu, bo jeszcze granica. Pamiętajcie, że jak będziecie jeździć po autobusami po Półwyspie Arabskim, w niektórych jest pioruńsko zimno, bo jest klima na maksa włączona, więc trzeba być po prostu przygotowany na ten sposób, że trzeba zabierać ze sobą długie bluzy do środka. No i prawie wszędzie dookoła pustynia. Takie widoki by mi towarzyszyły, gdybym jechał w ciągu dnia z Dammamu do Riyadu, czy też odwrotnie. Pustynia i pustynia, bo tu wszędzie jest pustynia. No i wjeżdżam teraz na most do Bahrajnu. Prawie Arabii Saudyjskiej, teraz podjeżdżam pod odprawę paszportową Bahrajnu. Tutaj pewnie trzeba będzie wysiąść, żeby załatwić wizę. No i bez problemu dostałem wizę o taki okwitek, żadnego stempla, niczego, na 14 dni. Kosztowało to rzeczywiście 5 dinarów albo 50 riadów, więc to jest ta sama cena. No, nie można było tam nagrywać, nie mogłem wam pokazywać, bo widzicie, co tam z tyłu za mną jest. No, ale przejście jak przejście, normalne. Terminal taki, trzeba wysiąść, jest i toaleta. Sporo nowoczesnych budynków, a jadąc do centrum przejeżdża się obok ważnego placu. Placu Perłowego, to właśnie w tym miejscu miały miejsce
tragiczne wydarzenia z wiosny arabskiej 2011 roku. Może będzie okazja jeszcze o tym porozmawiać. Wtedy zginęło 104 osoby w ciągu miesięcznych protestów. Terminal Manamie w Bahrajnie nie wygląda za bardzo jak terminal, no ale jest. Tam po prawej stronie widzę, to jest stacja autobusów przesiadkowa, autobusów komunikacji miejskiej, którymi można też poruszać się po Manamie. Proszę, wyszedłem na główną ulicę. Jakże się różni Bahrajn, Manama od Arabii Saudyjskiej. Zobaczcie, jakie ciekawe budynki. Bahrajn Harbour Financial Center, 260 metrów wysokości. I tam po prawej stronie w oddali budynek z 2008 roku, 240 metrów wysokości. World Trade Center bahrajński. A tu król Bahrajnu od 2002 roku, król, bo wcześniej tutaj był emirem. Idę teraz wymienić pieniądze. Tutaj jest dosyć sporo kantorów. O, nawet tutaj po prawej stronie jest jakiś. Dobra, poczekam. Zaraz zobaczę, jaki jest kurs. No, widzę, że normalny kurs, tak jak powinien być, za 1 dolara 3,75. Czyli rzeczywiście, jeden dinar bahrajński to jest około 13 zł. O, proszę, na razie wymieniłem 40 dolarów. Zobaczcie, jeden dinar to jest 13 zł. Albo są banknoty pół dinarowe, a tu jest w monetach pół dinara, czyli 500 fliza. Flisa, coś takiego to jest, bo jeden dinar dzieli się na 1000 flisów. O, proszę. No, ciekawostka. Tutaj mamy dawną bramę wjazdową do Bahrajnu. Brama jest z roku 1949. O, potwierdzenie mamy. No i jest wejście na jeden z kilku targów. Tutaj widać więcej turystów, a więc tym samym i więcej pamiątek się pojawia, chociaż prawie wszędzie są dosyć monotematyczne. Jakieś lampki, czajniczki, szale, dywany i tego typu rzeczy. O, i są magnesy. O. Królestwo Bahrajnu. Wy oglądajcie, a ja będę opowiadał. Kraj nie jest duży, około 700 km kwadratowych, czyli plus minus tyle co Singapur, w którym niedawno miałem okazję być. Ale mieszka tutaj około 1 800 000 osób. Właściwie to jest może nie wyspa jedna, ale archipelag. No a główną wyspą jest właśnie ta, na której jestem, na której jest stolica Manama. Państwo, którego korzenie sięgają już 10 tysięcy lat przed naszą erą. Państwo, które znajdowało się na szlakach handlowych między Mezopotamią, Babilonem, a Półwyspem Hinduskim. Zresztą też zostało zdobyte przez, archipelag został zdobyty przez króla macedońskiego. No i w VII wieku, kiedy przybywa tutaj islam, staje się religią dominującą. A co ciekawe, ten słynny kamień Kaba, który jest w Mekce, został wykradziony i na około 20 lat, od 930 do 950 roku, miał ponoć miejsce tutaj, właśnie tutaj się znajdował. Przejdźmy tutaj, tu ciekawie wygląda. Państwo rozwijało się w XVII wieku, zajęła Bahrajn Portugalia, później mamy tutaj Szacha Abbasa, który wyzwala Bahrajn spod władzy Portugalczyków. Później przybywają Brytyjczycy i Bahrajn staje się kolonią brytyjską. W 1932 roku zostaje odkryta tutaj ropa naftowa, a więc tym samym zaczyna się rozwój Bahrajnu. Po II wojnie światowej Bahrajn wstępuje do Federacji Emiratów i jest w tej federacji do 1968 roku.
Kiedy to w związku z tym, że się nie dogadał w sprawie konstytucji, ogłasza separację, zresztą podobnie jak i Katar, i staje się państwem niepodległym. Tą niepodległość ma zatwierdzoną w roku 1971. No i Bahrajn otworzył się na turystykę, na nowoczesność, tu jest więcej takich nowoczesnych budynków. W 2011 roku miały miejsce tutaj bardzo tragiczne wydarzenia właśnie podczas Wiosny Ludów, kiedy to, jak wspomniałem, ponad 100 osób zginęło. Chodziło głównie o to, żeby poprawić tutaj warunki życia i żeby ustąpił rząd. Walki trwały właśnie na tym Placu Perłowym, obok którego przejeżdżałem, kiedy wjeżdżałem do centrum Manamy. Bardzo fajnie wygląda. Tutaj ta Wiosna Arabska też dosyć mocno się rozlała. Nie wiadomo, w którą stronę by to poszło, gdyby nie interwencja wojsk Arabii Saudyjskiej, czemu przeciwstawił się Iran, dlatego że Bahrajn współpracował ze Stanami Zjednoczonymi, jeszcze kiedy rozpoczęła się pierwsza wojna iracka w latach 90. XX wieku. Wówczas to z Bahrajnu, w Bahrajnie stacjonowały też jednostki wojskowe amerykańskie, a później, kiedy rozpoczęła się druga operacja wojskowa w 2003 roku w Iraku, wówczas to Bahrajn był przeciwko Stanom Zjednoczonym i nawet pozwolił, żeby tutaj ewentualnie Saddam Hussein znalazł schronienie. No ale generalnie Bahrajnowi bliżej jest Arabii Saudyjskiej. Kiedy w 2011 roku, żeby uspokoić tłum, który zajął ten główny plac Perłowy, zostały sprowadzone wojska Arabii Saudyjskiej. Wówczas niektórzy opozycja szczególnie uznała to jako interwencję wojsk obcych, na co nie mogło się państwo zgodzić. No i też, tak jak wspomniałem, Iran również się na to nie zgodził. Na szczęście wszystko się uspokoiło, no ale niestety ponad 100 osób zginęło, a około 1000 osób było rannych. Przyjeżdżałem z takiego kraju jak Arabia Saudyjska, jestem w delikatnym szoku to, co tutaj widzę. Widzicie izraelskie napisy w języku hebrajskim. To jest, słuchajcie, synagoga, co oznacza, że ten kraj jest trochę tolerancyjny, trochę. Dlaczego? Zaraz ja o tym powiem. Spróbujmy wejść do synagogi. No, mieszkańcy Izraela w ogóle do Arabii Saudyjskiej nawet nie wjadą, a tutaj, skoro synagoga jest, to myślę, że mogą to uczynić. Hello. I'm good, thank you. Opiekun synagogi powiedział mi, że jest tutaj 35 osób wyznania mojżeszowego. Bardzo ciekawa rzecz. No i mówisz, że tutaj są też świątynie chrześcijańskie właśnie w Manami, w Bahrajnie. No i tutaj mamy Torę, podarowaną przez Jareda Kushnera. No i wracając właśnie do tego, co koguty pieją, zobaczcie. Kurczę, głodny jestem. Dobra, idę najpierw coś zjem, a później dokończę ten wątek o tym, co wspominałem, o tej tolerancji. Zobaczmy, są różne kanapki za 1 dinar, za niecały dinar, za 2-2,5 dinara. Takie różne jedzenia. Proszę bardzo. Wracając do tego wątku tolerancji, to tak jak wspominałem, ta świątynia, szczególnie właśnie synagoga, zaskoczyła mnie, oczywiście pozytywnie, ale to nie jest tak do końca, że ten kraj jest tolerancyjny, dlatego że organizacja walcząca o prawa człowieka uznaje ten kraj jako jeden z gorszych właśnie, dlatego że problem tutaj jest między sunnitami a szyitami, bo większość tutaj jest szyicka, niestety oni za dużo praw nie mają. Od XVIII wieku krajem tym rządzą w mniejszości będący sunnici i to oni właśnie mówią, jakie stanowiska mogą piastować szyici. I też ta wojna, przepraszam, ta Wiosna Arabska, która miała miejsce tutaj, to też był swego rodzaju taki bunt szyitów w stosunku do sunnitów. Chcieli po prostu też mieć więcej praw
dla siebie. No i widzimy tutaj imigranci, o, czarne flagi, czyli to są flagi szyickie, a więc tej większości, która tak naprawdę nie ma aż tak dużo praw jak sunnici. Szkoła dla chłopców. No, zakaz robienia zdjęć tam był przy szkole dla chłopców, to tylko tak szybko zrobiłem ujęcie, migawkę tak zwaną. Dobra, no idę cały czas w stronę tego mojego hoteliku. Jest już prawie 12. Nie da się spacerować, nie da się po prostu chodzić, jest za gorąco. I o ile wczoraj w Riyadzie było tak, że jakoś tak trochę lżej się chodziło, może dlatego, że Riyad jest położony na 600 metrów nad poziomem morza, to tutaj, o, jest delikatny wiaterek, już jest fajnie. To tutaj gorzej się naprawdę chodzi, więc lepiej w ciągu dnia po prostu uciekać. I tak też zrobię. Wybrałem taki hotelik, który jest no jedną z najtańszych opcji, nie ma co ukrywać, bo tutaj noclegi są i po 200 i po 300 dolarów. Ja płacę 30 dolarów za jedną noc, a przede wszystkim zależało mi też na tym, żeby można było się wcześniej zakwaterować. I kwaterowanie od 9 do 23 to jest taka ciekawa rzecz, więc bardzo to było istotne dla mnie. Ja wykwaterowanie 13:30, to też jest ważne. O, idąc do mego miejsca zakwaterowania, trafiam do katedry świętego Krzysztofa. To jest katedra anglikańska. Może kolejny przykład na tolerancję religijną w Bahrajnie. Proszę bardzo. Katolicki Kościół Serca Jezusowego. Widać, w jakich językach są msze? Po angielsku, po tamilsku, czyli z Sri Lanki, tutaj jest też mniejszość chrześcijańska, po filipińsku, po urdu, czyli z Pakistanu i inne. I po arabsku też jest, proszę. A msze pewnie odbywają się tutaj na zewnątrz. Proszę bardzo, tradycyjny sposób wypiekania chleba. O, takie coś jak w Armenii, w Gruzji robią i w Pakistanie. Przykładają i zbierają zaraz gotowy, świeżutki naan bread, chlebek. Nareszcie docieram do mego miejsca zakwaterowania. Mój hotel na najbliższą noc właśnie. Plaza Hotel. Ojku, nareszcie. 213. Numer pokoju. O! Nawet całkiem znośnie to wygląda, chociaż meble trącą starością, ale jedna z najtańszych opcji zakwaterowania w Bahrajnie, Manami. Uch, idę odpoczywać.